Tutaj nam zabrakło trochę kontroli w pierwszej połowie, za często te piłki w centrum zagrywaliśmy, w drugiej połowie to lepiej robiliśmy ten plan, który umówiliśmy, żeby bokiem zagrywać wszystkami i to wtedy dało nam więcej kontroli nad grą i wtedy już nie było tych strat, bo te straty to były wtedy sytuacje dla Kielc, które próbowali wykorzystać. Ja myślę, że nie zagraliśmy tragicznej dobrej połowy, mogliśmy zagrać lepiej. Zagraliśmy w miarę okej, w miarę w porządku, bo mieliśmy też swoje sytuacje i myślę, że w drugiej połowie mieliśmy grę pod kontrolą. Szkoda, że nie zamknęliśmy tego wcześniej, bo mieliśmy sytuację przez Wojtuszka. Kryspin Szcześniak miał jeszcze jedną sytuację, co wypuścił piłkę za daleko. Boli jeszcze na koniec. I myślę, że te sytuacje jeszcze po prostu kosztowały nam trochę emocji, trochę siłych włosów na koniec, ale cieszymy się z tego wyniku i że w końcu na to, na co pracowaliśmy teraz też ostatnie tygodnie, bo już długo nie mieliśmy porażki, a dzisiaj w końcu znowu zwycięstwo i to nas po prostu cieszy i te emocje bierzemy do domu. Dziękuję. W ostatnim meczu też wyglądaliśmy dobrze, ale nie było tej kropki na i. Cała drużyna mocno pracowała też w defensywie na tenichowe długie piłki, co przez cały mecz graliśmy tylko to, także było dużo walki, ale myślę, że piłkarsko jesteśmy lepsi, byli lepsi i zasłużone 3 punkty i to znamy w Zabrze.